Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem dzisiaj opowiem wam o Charybdzie, olbrzymim potworze morskim, przedstawianym zazwyczaj jako wielki wir. Ogólnie to mało kto wie, że odpowiedzialne było za to olbrzymie stworzenie nieustannie zasysające wodę morską do swych trzewi. Monstrum to miało długość kilku kilometrów. Wiło się po dnie morskim, wprowadzając w ruch miliony litrów wody. Gdyby stwór gwałtownie zaczął się poruszać, mógłby spowodować ogromne fale tsunami niszczące przybrzeżne osady ludzkie. Żywił się głównie materią organiczną. Jego ofiarą padały zwierzęta morskie, a także ludzie przemierzający cieśninę. Gdy jakiś statek znalazł się w jego czeluściach, cała załoga została pożarta, po czym statek powracał na powierzchnię. Istniała jednak możliwość bezpiecznej przeprawy przez cieśninę, w której występowała, gdyż zasysała wodę morską 3 razy w ciągu dnia. W dalekiej przeszłości Charybda była córką Posejdona i jego matki Gai. Podobnie jak jej ojciec, miała władzę nad wodami. W wielkim konflikcie Posejdona i Zeusa udzieliła poparcia swojemu ojcu, zatapiając liczne wyspy należące do władcy Olimpu. Zeus wściekły na Charybdę pojmał ją i przykuł do dna morskiego. Zmienił ją wtedy za karę w paskudny postrach mórz i oceanów. Zazwyczaj można było ją spotkać w cieśninie Mesyńskiej, mocno uczęszczanym wąskim kanale morskim. Był on popularnym szlakiem wodnym i dzięki niemu nie trzeba było opływać Sycylii, aby udać się na wyspę dzisiaj nazywaną Sardynią. Ten wielki potwór morski pojawił się m.in. w Odysei Homera. Grecki bohater Odyseusz, słuchając rady Kirke, zdecydował się ominąć Charybdę i płynąć bliżej drugiego potwora morskiego Scylli. Czarodziejka zdradziła mu, że Charybda przyniesie zgubę całej załodze, zaś Scylla zadowoli się nielicznymi. Odyseusz podjął trudny wybór i zdecydował się na mniejsze zło. Od tamtej pory znane jest powiedzenie między Scyllą a Charybdą. Oznacza to w skrócie, że dana osoba stoi między wyborem, między dwiema złymi możliwościami, z których każda obciążona jest kosztami, które trzeba będzie ponieść. Jeśli chcielibyście ją zobaczyć w jakimś filmie, to polecam materiał z 2013 roku Percy Jackson Morze Potworów. Tam jednak Charybda była siostrą Scylli i oba te stworzenia występowały na Morzu Potworów. Strzegły one granic Trójkąta Bermudzkiego. Tak opisywał je Ryk i funkcjonowanie Percy wraz z Annabeth. Kiedy zbliżaliśmy się do potworów, ryk Charybdy stawał się coraz głośniejszy. Potworne chrupiące wycie, jakby ktoś spuszczał wodę w największej toalecie galaktyki. Za każdym razem, kiedy Charybda wciągała wodę, statek drżał i skakał do przodu. Za każdym razem, kiedy ją wypuszczał, unosiliśmy się w górę i byliśmy zalewani przez 3-metrowe fale. Stwora możecie zobaczyć również w dowolnej ekranizacji Odysei Homera, a także w grach serii Final Fantasy i Guardian Cross z 2012 roku. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!